Witam serdecznie. Przybyłem w końcu do tych uli moich. Jak widać, w ogóle mi się już do nich nie spieszyło, tak? Temat raczej był drugorzędny. Moich pszczół. No i co? Co mogę wam pokazać? Kwas wyparował. Te dwie ramki nie zostały. Nie zostają, widzę, przez pszczoły przenoszone na dół, tak? Tu jest tak. Więc to była jakoś tylna. Więc jak gdzieś będę mógł sobie dołożyć te dwie ramki. Nawet chyba już wiem gdzie, ale do tego dojdziemy. Tak? To ja wam pokażę, jak je przeniesiemy. Dobrze, słuchajcie. No ten kwas, tak? Ten kwas sobie wyparował. Prawda? Ja w tej chwili zwijam. Już. Dym tu do niczego nie jest potrzebny. Zwijam bajzel, pakuję sobie teraz już wszystko do mojej skrzynusi. Mam tutaj z tyłu skrzyneczkę piątkę, która właśnie będzie zbierać te wszystkie rzeczy. No i będziemy nadal praktykować. Słuchajcie, trochę dymku, bo zaraz mogą grupowo na mnie skoczyć. O, tylko tyle. I teraz zrobię taki numer, że nie, no szmatkę tuś. Pyk. Pszczoły widać grubo, na tyle, to dobrze. I teraz z tych kijów będę się starał ułożyć coś takiego, że tu, przy brzegu, tu coś po środku, no nie, ale ten jest za długi. No, będę musiał się trochę pobawić, no ale będę tak robił, coś takiego, nie? Pyk. Pyk. W zależności od szerokości gniazda, tak będę musiał połamać kije ostatnie. Z tym, że te tu będę dawał przy brzegu. Nie? I żeby tutaj bardziej z przodu, bo tu przygniecie korpus. Nie? Żeby tutaj bardziej, a tu żeby ta szmatka dotknęła tej ramki, ja ją jeszcze spróbuję przykleić. No te szmatki moje, nie? Mają wiele do życzenia, ale to nic. One mają tak pociągnąć do oblotów. No nie? Dobra, te patyczki to one się tu przykleją. Tak. Oj. Dobrze. Tu jak będzie w tyłu trochę dziurawo, to nic. O. Może tak przód, żeby trochę mniej wody. O, korpus. O, tak wystarczy. I tutaj może tak zrobić. I to jest koniec. I one będą tak tu się kisić. Do zimy. Nie? I tu ten korpus z tymi dwoma ramkami na razie oczywiście postawię. Tak? I tu te dwie ramki będą wyciągnięte jeszcze, nie? Już nawet chyba wiem do jakiego ula. I później jeszcze będę manewrował taki ruch, że ja będę, jak już osy przestaną latać, to w tym momencie i pszczoły, to w tym momencie z przodu na taker przybiję siatkę antymyszową, a tutaj będę robił taki manewr, że tak jak mam to położone, to tak tutaj coś naginam, no i tak przytrzymując ręką zamknę ten daszek, ale to dopiero w momencie, kiedy osy przestaną latać, to ja tutaj to zrobię. O, i wtedy jak zagnę, to tutaj się robi trochę przestrzeń. No i te powietrze będzie tak wędrować od wylotka do tylnej ściany i za ramkami będzie wędrować do góry. Prawda? Ale to jeszcze do tego będzie czas, żeby to tak otworzyć, jak ja mówię. I to one będą wtedy tak stały do oblotów. Ale z reguły nie. No z reguły to przed oblotami już, ja tu już jestem. Mniej więcej ogarniam, jakie rodziny coś żyją. I wtedy co? I wtedy ewentualnie nawet sprzątam już przed oblotami. Posprzątam już. Jak coś padłe, nie? Tak. Kwasy. Poparowało to. Teraz już można większy beleczek wyciągnąć. Zostawić tylko tu jedną, tak? Jak już mamy taki dywanik. Tak, muszę ściągnąć ten pusty korpusik, tak? Bo muszę tą szmateczkę tu ogarnąć i te... Tak, bierzemy, nie?
jeszcze mi 6 ulików zostało do odparowania kwasu, więc pracy dzisiaj jest, bo to wszystko trzeba ułożyć, ewentualnie jakiś ul coś tam przestawić czasami. Dobra, te beleczki to może ja bym tutaj tak zostawił, ale przepiął je tu. O, tu i tu. No nie? I tu elegancko niech siedzą. Widzę, że z tylnej ramki wynoszą. To dobrze. Się jeszcze układają, nie? Się poukładają elegancko. O. I tu spróbujemy jakoś fajnie ułożyć. Może tak. Ta szmatka będzie tutaj u góry troszeczkę po środku, bo ona... O, tak. I zrobimy coś takiego. Tu się to przylegnie. Dobrze. I voilà. I to są pszczoły według mnie już wszystko. Koniec. One tu będą siedzieć. Tak jak ja sobie to wymyśliłem. Czasami jak ten dywan gdzieś tu się tak zrobi, że o, takie coś się gdzieś się zrobi, że jest szpara, nie? Bo to, o, nawet by mógł tak go zrobić, że w pustym korpusie całkowicie, nie? Tu go tak by podgiął i położył daszek. Tu też będzie tutaj wilgoć uciekała. No nie? Z tego narożnika. Więc można się bawić z tym podginaniem. Uważam, że czym większa rodzina, tym te podgięcie może powinno być większe. Jedziemy do ostatniej macki dwuletniej. Tu oczywiście wiaderko, bośmy coś nagrywali. Normalnie. Też kwasik wyparował. O, i w tym roku tak zazimuje. Jeszcze inaczej. Prawdopodobnie te beleczki już tu zostaną. Nie? I dopiero po oblotach ja tu będę inaczej działał. Zobaczymy, one może jeszcze pomostkują to tak. Zalepią tą górę, bo to pszczoły, nie? Przecież są. Tak, tu jest matka dwuletnia. Tu jest jeszcze plaster taki, co właściwie by można było go wyciągnąć. Żeby one inaczej trochę. O, żeby tu miały więcej przestrzeni wtedy. Tu jeszcze patrzcie, normalnie próbują coś robić. Co za pszczoły. Naprawdę się nie poddają. Nie wiem, czy je zmuszać, ja, bo teraz są ładnie równo, nie? Może coś gdzie indziej pobudują. Ja je zmuszę. Wyciągnę im tą ramkę, żeby tu była ładna przestrzeń na powietrze. Patrzcie, one są w ogóle, nie? Duże, to są duże pszczoły. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No. Nie, będą budować na tej krawędzi. Nie? O. Tak, żeby nie miały do czego budować. Ewentualnie od plastra odjadą takie coś jeszcze. Ale to już będzie tam niewielka budowa, więc dlaczego to się w przyszłym roku ogarnie, jak już się oblecą i w ogóle. Coś zgniotą gdzieś, cholera.
Nie? Ale to zgniotłem jedną pszczołę na trzy uliki, więc... Dobrze. I teraz tą ramkę sobie tutaj włożę, żeby one ją jeszcze tutaj wyskrobały z niej żarcie. Bo jeszcze trochę na niej jest. O. I tak luzem u góry tutaj coś ustawiam. Szeroko, żeby... Dlaczego mi ta motylica tu się nie wbiła? Niech tak sobie siedzą. No i to jest ostateczne już takie układanie pszczół. W każdym ulu troszeczkę coś tam się dzieje inaczej. Prawda? Tak. Tak, żeby woda już na niej nie leciała teraz. Ile czasu? 10 minut. No dobrze, słuchajcie. Lecę dalej. Lecę dalej, żeby szybko i sprawnie szło. Jak będę gdzieś coś grzebał, że będę ramki gdzieś wkładał coś ten, to wtedy coś tam nagramy. To było to wszystko i życzę miłej pracy i miłego dnia.